Hello everybody, witam wszystkich youtubersów podłączonych do netu. Dzisiaj zapraszam was na wycieczkę pod Rockefeller Center Plaza. Akurat tak się składa, że ja, Matthew Rockefeller, jestem na Rockefeller Plaza. Bywa i tak. Ale co chciałem powiedzieć? Dzisiejszy odcinek będzie absolutnym szokiem i pełną abstrakcją. Osoby o wrażliwych nerwach proszone są o wyłączenie netu. Jest 12 stycznia roku 2010. Właśnie znajdujemy się pod budynkiem Rockefeller Center Plaza, gdzie dokonałem szokującego odkrycia. Oto ono. Ta choinka to świerk, wyhodowany specjalnie w głębokiej tajskiej tundrze przez uczonego rosyjskiego Smirnofa. Ta choineczka została oświetlona 30 tysiącami wielokolorowymi diodami, które łączą się w przewody o długości 7 km. To pierwszy raz, kiedy zamiast zwykłych żarówek zastosowano diody energooszczędne. Nowe oświetlenie będzie pochłaniać około 1000 kWh. Stare oświetlenie zużywało sporo więcej, bo ponad 3,5 tysiąca kWh. Jednakże właściciele Rockefeller Center zainstalowali baterię słoneczną zbudowaną z 356 paneli, która została umieszczona na dachu jednego z budynków kompleksu. Tradycja stawiania choinki w tym miejscu Nowego Jorku istnieje już od 1931 roku, kiedy to robotnicy pracujący przy budowie pierwszych budynków Rockefeller Center ubrali 6-metrową choinkę. Na samym szczycie choinki zamocowana jest srebrna gwiazda Swarovskiego, która podobno warta jest około 100 tysięcy dolarów. No i teraz co? Rozglądam się, jestem tu. Ludzie są, muzyczka jest, jest pięknie, tylko choinki nie ma. O, jest, jak to nie ma? Nie, nie, to nie marihuana. Jest drzewko. Ach, no niestety. Drzewka są, a i owszem, ale nie o to nam chodziło. Podobno spóźniliśmy się 2 dni. Wczoraj ją zdemontowano i wywieziono z powrotem do rosyjskiej tundry, gdzie słynny uczony Smirnof po prostu ją zjadł. Na kolację, śniadanie, obiad i podwieczorek. No cóż, pech to pech, ale nie ma się czym przejmować, gdyż możemy sobie popatrzeć na co? Na lodowisko! Właśnie podszedł do mnie jeden z security i zapytał, z której choinki się urwałem, bo przecież choinki, którą chciałem sfilmować, już nie ma. Także popatrzmy jeszcze na lodowisko, chociaż to śliska sprawa. I na tym kończę moją jakże mrożącą w żyłach relację z Rockefeller Plaza, która okazała się absolutnym niewypałem.
Także byłoby to na tyle, kończę już i zapraszam w przyszłym roku, bo nic nie wymyślę. Narka!